Jednym ze świadków zmartwychwstania Pana Jezusa, który go spotkał, był święty Tomasz. Pismo Święte, kiedy wspomina o świętym Tomaszu, często mówi o nim Didymos, to znaczy bliźniak. Każdy z nas, można powiedzieć, ma takiego swojego bliźniaka. Każdy z nas toczy jakiś dialog wewnętrzny. Ten wierzący z niedowierzającym, pewny z wątpiącym. Popatrz na świętą Ritę. To, w jakiej jedności żyła z Bogiem, powodowało, że stawała się coraz bardziej prawdziwa, coraz bardziej potrafiła pokazać to oblicze, które rzeczywiście było jej, a nie udawała kogoś innego. Nie ukrywała się za maską. Podziękuję dzisiaj Panu za te wszystkie momenty, w których mogłeś być prawdziwy, w których czułeś się zrozumiany, zaakceptowany, w których nie musiałeś się uciekać do takich wewnętrznych dialogów, dylematów.